Nie było dużo gadania zapisu. Myśmy zrobili, co mogli w tamtym czasie. Negocjacje były trudne. To były negocjacje, które były prowadzone po raz pierwszy w tej części Europy w taki sposób, aby ściągnąć teren Polski inne wojska i stworzyć bazę. I my się postawili Amerykanom bardzo twarde warunki, bo PiS był pod wielkim pręgierzem w opozycji, prawda? PiS prowadził rząd mniejszościowy, również i w samej koalicji było opory. Przecież jak Państwo pamiętacie, Leper publicznie protestował przeciw tarczy, jeździł do Moskwy jako wicepremier, prawda? Więc musieliśmy to prowadzić w ten sposób, aby wszelkie anse były rozstrzygnięte. Trzeba było zabiegać o to, aby baza nie miała charakteru eksterytorialnego, aby całe porozumienie nie oznaczało jakichkolwiek wydatków ze strony Polski, prawda? Że będą ją budować Amerykanie, zarówno infrastrukturę wokół bazy. No jeszcze jest chwilę. No. I po trzecie, musieliśmy prowadzić tak rozmowy, aby baza była elementem większego pakietu porozumień bezpieczeństwa, aby Amerykanie nie tylko chronili tą bazę i rakiety ich nie tylko chroniły Stany Zjednoczone, aby cała Polska była objęta obroną. To znaczy, aby w komputerze i w radarze, który wychwytuje rakietę nadlatującą na Europę, były wszystkie wpisane cele polskie. Jeśli radar ten z Czech i inne radary wychwyciłby, że nastąpiło odpalenie rakiety, wskazałby natychmiast trajektorię i wskazałby, że za pół godziny ta rakieta uderzy na terytorium Polski, to cały system antyrakietowy amerykański uruchamia się, tą rakietę strącić. I to nam się udało. I to wszystko było zapisane. Tylko że w lipcu, sierpniu 2007 roku zdecydowano się na wybory. I pozostawiono podpisanie tej umowy następnemu rządowi. Również i Amerykanie wyrażali wtedy obawy, czy... Bo myśmy sugerowali Amerykanom, że my możemy to dopiąć, ponieważ nie było otwartego weta ze strony Platformy w 2007 roku. I zakładaliśmy... jeszcze sekundę. Ale nie. No dobrze, jak pan wiedział. Nie wiedzieliśmy tego. I również sami Amerykanie zastopowali to. Uznali, jeśli to ma być projekt na kilkadziesiąt lat, który ma zdobyć konsens, poparcie całego społeczeństwa polskiego, no to musimy to zrobić z rządem, który ma legitymację wyborczą. Jeśli już żeście weszli w stan kampanii wyborczej, no to trudno, to musimy to zrobić. Można mieć nieotarcze pretensje, można mieć pretensje, dlaczego rząd nie przeczekał do wiosny, nawet mniejszościowy, nie rozliczył tarczy, WSI, nie zbudował LNG pod Szczecinem, nad Świnoujściem, prawda? Przetrzymanie, a może sytuacja polityczna by się zmieniła, a może część ludzi z samoobrony czy z jakichś innych doszło, a może Platforma by się rozwaliła, doszliby do wniosku i na wiosnę można było stworzyć koalicję jeszcze, prawda? To jest myślenie, które nas nurtuje, a nie kwestia tarczy. Tarcza wtedy nie była do ratowania.